28 września 1914 roku zaczął się kolejny z etapów ewakuacji ludności Krakowa, spowodowanej zbliżaniem się do miasta armii rosyjskiej. Załoga wojskowa twierdzy po wybuchu wojny zwiększyła się dziesięciokrotnie, do 100 tysięcy żołnierzy. Spodziewane oblężenie sprawiło, że wojsko chciało pozbyć się z miasta zbędnych w takiej sytuacji mieszkańców. Dowództwo twierdzy już 14 września 1914 roku wydało zarządzenie o konieczności opuszczenia miasta przez tych mieszkańców, którzy nie są w stanie zakupić środków żywnościowych wystarczających na przetrwanie 3 miesięcy. Między 15 a 19 września z nowego dworca towarowego wysłano specjalne darmowe pociągi dla takich osób. Akcja ta nie przyniosła spodziewanych rezultatów, gdyż drugą turę przewidziano właśnie na 28 września. W kolejnych ewakuacjach także nie wyjechało wystarczająco wiele osób i 13 listopada krakowskie dowództwo wojskowe wydało kolejne zarządzenie, grożące opornym nawet sądami doraźnymi. Do połowy listopada 1914 roku miasto opuściło 60 tysięcy ludzi, czyli 1/3 jego przedwojennych mieszkańców. Kolejną ewakuację ogłoszono w marcu 1915 roku, po kapitulacji twierdzy w Przemyślu i spodziewanej następnej ofensywie rosyjskiej. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się mosiężny żeton o średnicy 4,5 cm. Na odznace jest litera K pod stylizowaną koroną, data 1915 oraz numer żetonu. Odznaki tego typu od kwietnia 1915 roku otrzymywali w miejsce zaświadczeń wydawanych w 1914 roku ci mieszkańcy, którzy udowodnili, że posiadają wystarczająco dużo żywności na 3 miesiące oblężenia. Prezentowany obiekt przypomina, że wojna to nie tylko zmagania żołnierzy, ale także skazanie na tułaczkę i wyrzeczenia ludności cywilnej.